Hej, ze strony witam was, Dantone97, kluczyku z Perfect Dawn z Mega Mana 2, no to cóż. Pora na Babumena, pierwszego podwodnego mistrza robotu, którego stworzył Dr. Wily. W poziomie jego jest dość sporo wrogów i dość zróżnicowanych, ale nie jest to specjalnie trudny level. Na początku mamy Kerogi, co to przeciwnicy, którzy wyczekiwują Petit Kerogi, małe żabki, które jak widać skaczą w dość jasny sposób. Jeżeli jakiś Petit Kerogi jest na ekranie, to Kerog będzie stał się tylko na nas patrzył. To możemy wykorzystać, żeby zmienić inne kroki, ale nie będę tego robił, ponieważ chciałbym mniej więcej pokazać, gdzie stanąć, gdy walczymy z krokiem. W przypadku trzeciego kroga nie polecam stanąć całkiem na krawędzi lewej, tylko nieco na prawo od niej, mniej więcej tu. O właśnie, jak widać. Tutaj mamy platformy, które w teorii spadają, gdy na nich staniemy, ale jeżeli bardzo szybko skaczemy, to w ogóle nie spadają, chociaż nie ma to raczej szerszego zastosowania. Pora na Tanishi. Jest to jeden z przeciwników w grze, który różni się w zależności od poziomu trudności. Jeśli gramy na normalu, to po prostu od razu giną, gdy w nie strzelimy. Natomiast jeżeli gramy na difficult, zresztą pokażę to, to w momencie, gdy obrywo pozbywają się muszli, stają się szybsze i nie da się ich trafić, gdy staniemy na równi z nimi, tylko musimy nieco się obniżyć. Oczywiście mówię o Mega Busterze, bo możemy użyć jakiejś innej broni. Okej, pora na Ankę, albo raczej na Anko, przeciwnika, który tworzy Shrink. Czyli takie właśnie koniki morskie. Sam Anko nie robi w sumie nic poza tworzeniem tych Shrinków, ale boimy się bardziej Shrinków. W momencie, gdy Anko już wybucha, to możemy przez niego przejść bez obaw. Tak normalnie jak go dotkniemy, to bodajże zadaje nam połowę życia. Czyli dość sporo. Mniej więcej chyba połowę, nie wiem czy trochę nie mniej. No chyba nie więcej. W każdym razie dobra. Aparatu na przecinka, który nazywa się N445. Zmodyfikowana wersja CWU01P z Mega Mana 1. To i tylko sobie spływają w dół, jednakże w momencie, gdy znajdą się blisko nas pod względem wysokości, zaczynają krążyć. W teorii chaotycznie, ale w praktyce tak, żeby się do nas przybliżyć i nas w końcu dotknąć. Ale i tak nie są to tuni przecinicy. I tak, tutaj są kolce i tak zabijają nas natychmiast przy dotknięciu. Pamiętajmy o tym, że w Mega Manie 2 już jest fizyka pod wodą, bo w Mega Manie 1 to było tak, że pod wodą to dalej skakaliśmy tak samo jak na lądzie, natomiast tutaj skaczemy znacznie wyżej, to już będzie w następnych częściach. Chociaż w następnych częściach niektórych możemy pływać pod wodą normalnie, tak jak na przykład w Mega Manie 8. Czego akurat nie za bardzo lubię, wolę jak po prostu pod tą wodą normalnie skaczemy i tym podobne. Okej, pora na kolejnego Anko, moim zdaniem trudniejszego, ponieważ mamy tutaj kolce i mniej miejsca na unik. Co ciekawe, jeżeli oddalimy się od Anko, to i tak tyle zdrowia, ile mu zadaliśmy, jest dalej liczone. Tak więc możemy właśnie się oddalić, jeżeli czujemy, że za dużo shrink na ekranie. O, jak widać, na przykład tutaj shrink nie wiem, czy wypłynie na górę, czy schowa się. Okej. No i to tyle, jeśli chodzi o Anko i shrink. Pora znowu na Kerogi. Według mnie są łatwiejsze niż na lądzie, ponieważ Petit Kerogi skaczą może daleko i wysoko, ale zawieszają się o sufit, no i po prostu opadają bardzo wolno. Dobra, pora na ostatniego przecinka przed Babumenem, raczej na ostatni typ przecinka, bo trochę tych przecinków jest. Claw. Jak widać, one spadają raz na lewo, raz na prawo od nas. I nie są to tuni przecinicy, aczkolwiek uważamy, gdy skaczymy nad przepaścią, żeby akurat wtedy nie wyskoczył Claw. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o tych przecinków. Mniej więcej w tym momencie, czyli pod koniec tej platformy, przestają się pokazywać. Pora na Babumena. Akurat Rowmity stosuje taktykę polegającą na trzymaniu dużego dystansu od Babumena, aczkolwiek według mnie lepiej być właśnie blisko niego, przynajmniej ja uważam, w sensie mi bardziej pasuje coś takiego. Polecam zobaczyć, jak to robi Rowmity, może wam bardziej odpowiada tamta taktyka. Ja akurat nie umiem jakoś jej zastosować i często obywam. Przede wszystkim podskakujemy tak, żeby on strzelał właśnie w tamtą stronę. W momencie, gdy znajdzie się na ziemi, to często wyczekuje pocisk ze swojego działka. Dlatego po prostu wtedy podskakujemy. W razie czego, jak nie wyczekuje pocisku, to i tak nic nie tracimy, nieprawdaż? O, właśnie coś takiego. O, jak widać,
Teraz robi to cały czas. Może tego nie zrobić, ale nic się nie stanie, jak sobie podskoczymy, nieprawdaż? O, teraz na przykład nie wyszczelił. BUM! Co ja drogo, fajnie, że ma w tle kafelki z Windowsa, ale dobra. A zapomniałem wspomnieć w poprzednim odcinku, że w Mega Manie 2 już jest pokazane, że dostaliśmy broń. Kiedyś jak grałem Mega Mana 1, jeszcze nie znałem Sei, to myślałem, że mamy tylko Mega Bassa, to się okazuje, że mamy jakieś inne bronie. Dwójka już nas informuje, że dostajemy jakąś broń. Zdobywasz Babulit. Babulit. Nie za często używam tej broni, aczkolwiek jest ona przydatna na niektórych wrogów. Znaczy, generalnie wyszukujemy bąbelę, który porusza się po ziemi. Dlatego jest w stanie właśnie dostać przeciwników, których ciężko trafić Megabusterem. No jest też w stanie zniszczyć wielu przeciwników, których byśmy normalnie nie byli w stanie zniszczyć Megabusterem, ani też wieloma innymi brońmi. I co ciekawe, jest to także słabość ostatniego bossa w grze, jedyna słabość jego. Tak więc no generalnie w teorii jest to najpotężniejsza broń, bo bez niej byśmy nie byli w stanie pokonać ostatniego bossa. No dobra. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, no. Przyjemny etap i myślę, że przyjemny boss, jeśli tylko wiemy, co przy nim robimy. No to tak, ocena poziomu trudności etapu, myślę, że 2 na 10, no nie ma tutaj nic takiego naprawdę ciężkiego. Natomiast ocena trudności Babumena, ogólnie to jest na niego właśnie kilka taktyk, zależy od tego, co robimy. Jak to lubi walczyć z nim, ale bym ocenił jego poziom trudności na... Też myślę, że 2 na 10, no nie jest jakiś niesamowicie trudny, no generalnie myślę, że jest to prosty etap z prostym bossem, którego zresztą można bardzo szybko rozwalić bronią Metalmana, ale broń Metalmana jest przesadzona. No dobra, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć!